To są newsy z tamtego wczoraj w dupę, nie mów, że są stare. Za 5 filmów, które tam wrzucił, zarobił ponad milion dolarów za wyświetlenia. Ty, ale 150 milionów te filmy miały jego na Twitterze? Jak to jest możliwe? Dobra, on ma w dupę 200 milionów wyświetleń. Jezus Maria. Ja pierdzielę, ty. Strzałka na skrzyżowaniu. W tym samym momencie zielone światło również mieli piesi. Co ty, on czyta, co mu prawnik napisał? Reluch? Spartiatik! Dobra, nieważne. Obejrzyj ten filmik. Nie było mnie chwilę w internecie. Zobaczmy, co się działo. Ale delikatna reakcja tylko. Wiesz, to po przerwie, bo to delikatna reakcja, ok? Wardenga ogłosił swoje oficjalne odejście z internetu. Wywołało to spore kontrowersje i podzielenie publiki, a ja powiem wam, co uważam, że stoi za tym odejściem. Dodatkowo Freeze został zaatakowany przez TikTokerki za obserwowanie OnlyFans. MrBeast podzielił się, ile łącznie zrobił z Twittera. No właśnie, czyli już wiesz, za co był. Nie za to, tylko za to drugie. No i jest tyle. To ogromna kwota. Na koniec przegadamy... Dzięki, Disco Marek. Czekaj, co? Ferę z labryką i potrąceniem kobiety po alkoholu oraz wiralowym uberowcu z Ukrainy, który stał się memem. Zacznijmy od absurdalnej sytuacji wokół jednej z największych korporacji na świecie, czyli Amazona, który w 2016 roku ogłosił wielkie przecieranie szlaków i stworzył technologię Just Walk Out, którą mogły wykupić sklepy. I za pomocą sztucznej inteligencji sklep sam analizował, co klient wziął i tak pobierali z jego konta daną kwotę. Podobnie jak teraz działają nanożabki. Pomysł wydawał się dość rewolucyjny jak na tamte czasy. Uruchamiając projekt... To są newsy z tamtego wczoraj w dupę, nie mów, że są stare. Dzięki Kosmosiek za 20 lat. Nadrabiam rzeczywistość, w której mnie nie było przez pewien czas. Ale co to jest za drama? Amazon. Jak chwalili się rozwiniętą sztuczną inteligencją oraz systemem zaawansowanych czujników połączonych z kamerami, ale po latach okazało się, że w większości przypadków tą ich wielką, zaawansowaną sztuczną inteligencję zastępowali pracownicy z Indii. Film na reakcję... Czekaj, jak ja czytam? Reakcja na film Wardęgi o odejściu kogo? Kto odchodzi? Hello, how are you? I'm under the water. Please help me. You're too much raining. Było ich ponad 1000 i ich zadaniem było udawanie tej sztucznej inteligencji. Weryfikowali transakcje oraz odpowiednie oznaczanie nagrań z monitoringu, aby wspomóc i rozwijać sztuczną inteligencję, karmiąc ją danymi. Ale z powodu wielu tysięcy transakcji na raz, klienci musieli czasami czekać po kilka godzin na weryfikację. Nie miało to prawa bytu. Jak te rzeczy od miesiąca zdasz, jak to jest wczoraj filmik w dupie? W 2022 roku aż 70% transakcji wymagało weryfikacji przez człowieka. Teraz jest to od 20 do 50%. Na początku Amazon zakładał, że... Ej, a byliście w tej żabce w pyli, tej co nie trzeba, nie ma kasjerów i tak dalej? Że wchodzisz, wychodzisz i zabierasz itemy? Są takie żabki. Tylko ja nie wiem nawet gdzie. Owli kurwa dziadek dał na Golibordę 5 złotych. Kurwa dziadek, ja już nekrologów po łódzkich domach pogrzebowych szukałem, filtrując po wieku od najwyższego. Nie zmieściło się w tabelce nawet by. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Jamal łowca rowerów dał na Golibordę 5 złotych. Zareaguj na to, potem no, mega to sens. Mocne. Dzięki, Jamal. Dobrze. Ty, poczekaj, bo chcę przeczytać, czy ktoś w tej żabce był, tej bezobsługowej, bezludzkiej, w dupę, bez jakiej, beztlenowej. No, rozumiesz, o co mi chodzi. Nikt w dupę nie był? Byłeś i co? Git czy gorsze niż ten? Ja w sumie, jak jestem w żabce, to zawsze jest tak, że jest kasjerka i obok jest ta kasa, że samemu skanujesz i nikt nigdy do tej kasy, co samemu skanujesz, nie podchodzi. Nie mam pojęcia czemu, ale tak jest, dziwne. W sumie, no nie wiem. Maksymalnie 5% transakcji będzie weryfikowanych przez człowieka. W zeszłym roku było głośno o tym, jak dwóch Polaków zaatakowało Ukraińca w Uberze. Nagranie z tego zdarzenia opublikowano na Facebooku i Twitterze oraz stało się viralem. Na Twitterze na przykład mówimy o zasięgu na 1,5 miliona wyświetleń. I cała sytuacja wywołała słuszne oburzenie. Nagranie obiegło wiele mediów. Z tylu więcej miejsca. Kurde, to z przodu się licza, nie z tyłu. Z piwką w samochodzie nie można, jak chcesz. Co? Nie można używać piwa w samochodzie, jak chcesz, jest bardzo.
Człowieku, weź cofnij ten fotel, kurwa. Nie, nie, nie. Na nagraniu mogliśmy zobaczyć, jak jeden z napastników wykrzykiwał obelgi i ksenofobiczne komentarze. Powiedział m.in. Ja jestem Polakiem i... Matesmo, no właśnie, ale te samoobsługowe to nawet jak jest kolejka, to ludzie nie podchodzą. Skąd wiem? Bo ja też do nich nie podchodzę. Boję się tej kasy, boję się technologii, rozumiesz to? Wróćmy do czasów średniowiecza, rel. Nie mów mi, co ja mam robić w moim kraju, sugerując, że kierowca nie ma prawa krytykować jego zachowania. Nie, bez powodu jest kolejka 5 osób w żabce i nikt nie podchodzi do tej osoby obsługowej. Tam coś jest na rzeczy, mówię ci, to nie jest teoria spiskowa. To nie jest. Jak ja jestem Polakiem, co ja mam robić w swoim kraju, chłopie? No? Ja w chuj cię mam, człowieku. Ja to zawsze... Dzięki, dobra, właśnie, jeszcze raz. Co robić na zły dzień? Odpalić streama? W sensie, ty, ja nie mam złego dnia, ale jak ty masz, to mam nadzieję, że będzie lepiej. Odpalisz dziś Detroit, Gucia skończył, więc możesz odpalić. Nie będę w tą grę grał, pieprzę tą grę. Nie wiem nawet, czy ktoś w nią grał, czy nie, ale ona jest chyba stara. Zajmijmy za chwilę za autem. No. I rozeszło się o to, że kierowca w swoim samochodzie zabronił im pić piwa. Pasażerowie w trakcie jazdy nie tylko kwestionowali jego wygląd i narodowość, ale również grozili mu przemocą fizyczną. No, no i co? Zaraz dostaniesz w piję, wysiądziesz na pierwszym skrzyżowaniu, no i co? I wszystko to eskalowało do uderzenia kierowcy w twarz. Za sytuację wziął się ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich. Co ciekawe, to pociągnęli tych gości do odpowiedzialności. Sąd wydał... Typie, ty w Far Cry 1 grałeś, a gra z Wako 18 to stara gra dla ciebie. Posłuchaj, są stare gry, czyli legendarne jak Far Cry 1, jak Gothic, jak Twierdza. I są gry nowe, ale już są stare i ja mam je w dupie i poczeka w kolejeczce. Dopóki ja do niej nie podejdę. Rozumiesz to? Tyle w temacie. Tak, Draco. Ej, co jest taka toksyczna atmosfera między Draco a Mahoniem, jak mnie nie było? Czemu się bijecie? Dał wyrok nakazowy w tej sprawie. Nie mogą się ze sobą bić. Na jego mocy skazał Roberta R., to ten, który siedział z tyłu samochodu, na karę grzywny w wysokości 5000 zł. Wraz na wiązkę dla pokrzywdzonego 3000. Opinia o emotce. Ty, zacięła mi się. Aj, co jest ty? Ta emotka troluje, nie mogę. 1000 zł. Wyrok jest prawomocny. I brzmi to dziwnie, że skazali tego, który siedział z tyłu, kiedy to ten z przodu wywalił panu piwko niemożna listwę. Ale okazało się, że pan Marcin Z. odwołał się od wyroku na... Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Dzięki. Mahoni dał na Golibordę 5 zł, zamiast 50 masz 5. Ta wiadomość na czacie o Detroit to był B, nie zdałeś testu. Pieprz się EZ. Jak to? Jakiego testu? Jakiego testu? Jak już go nie zdałem, to już napisać jaki test. Dzięki Sebo za 29 lat. Dzięki za 29. Aha, i dziękuję każdemu, kto oczywiście suba kupił pomimo braków jeden czy dwóch dni streamów. No, także dzięki za wiarę. No, nie do wiarki to wiadomo tam. I utrzymuje, że nic z tego zdarzenia nie pamięta, bo był pijany. Bo byłem pijany! Więc świetny, świetny argument. Ogólnie wystarczy, że jest się pijanym, to można odpisać, bo potem to już się nie będzie pamiętać. Żałuję. Wiadomo, że takie tłumaczenie niezbyt go uratują w sądzie, bo nie na szczęście w samochodzie była kamerka, która już wszystko pamięta. Mimo tego, że sytuacja miała miejsce wiele miesięcy temu... I zobacz, czy będzie... To jakoś w zeszłym tygodniu znowu obiegła cały internet, ale tym razem jako zwykły mem. Twittera i Google. Czy można piwko na streamie? Dziękuję bardzo, Oskar, dobrze cię widzieć. Mam nadzieję, że wszystko dobrze u ciebie. Witam serdecznie. Czy można piwko na streamie? Możesz, widzu, oczywiście, że możesz wszystko, co chcesz. Nie TikToka mnie nic, tylko bardzo. Jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Co jest? DRAKO 5661 dał na Golibordę 50 zł. Masz za to ode mnie 5 dych, a testy Mahonia to wiadomo, do czego się nadają Pepega. No właśnie, ale co to był za test? To fajne, dodaję to. Proszę bardzo. Biegło wiele przeróbek, mamujących na przykład z tekstu z takim nie będę jeździł, albo z tekstu piwko nie można używać. TikToki zdobywały wielomilionowe zasięgi i setki tysięcy polubień. Ukraiński... Oglądam, no ja widziałem tego typa na TikToku, te jego filmiki. Jedyna informacja z tego filmu, którą znam z życia, bo mi się wyświetliło na TikToku jego filmiki, przeróbki.
taksówkarz postanowił... Ja myślałem na początku, jak to zacząłem te przyróbki, że to jest AI, a to chłop sam nagrywa jakieś dziwne rzeczy. I to w mądry sposób wykorzystać. Założył konto na TikToku o nazwie Piwko Nie Można i zaczął tworzyć swoje parodie związane z tym wiralowym nagraniem. Z Piwką Nie Można. Skąd jesteś? Jestem z Polski. A jestem z Ukrainy. No to we... Nie no, ja z takim gitem nie będę jeździł. No to jedziemy. Jedziemy. Jego celem było nie tylko podkreślenie absurdalności tej sprawy, a także budowanie świadomości i promowanie tolerancji. Jeden z jego najpopularniejszych filmików zdobył aż dwa... Strasznie zachlany głos mam, no z tego i... 2,7 miliona wyświetleń i prawie 200 tysięcy polubień. Jego profil przekroczył ponad 100 tysięcy obserwujących i nawet zaczął łapać jakieś pierwsze współprace. Więc spoko, że z takiej sytuacji wyszło... Ale wstałem wcześniej rano, bo jestem odpowiedzialny, odpaliłem streama od razu potem. Coś pozytywnego, ale w sumie to polska publika na TikToku jest dosyć znana z tego, że interesują się czymś przez kilka dni i potem to po prostu umiera. Tak jak to było z Adamem Security. Ten oraz kilka innych newsowych tematów... Ej, ten Adam Security zrobił sobie tatuaż chyba na czole czy na uchu. Że Security se napisał, więc no on nadal istnieje, widziałem go na TikToku, nie wiem czy go znacie, ten taki co tak chodzi i jest ta muzyczka Disco Polo, wiecie o co chodzi, nie? ...wstępnych przedwcześnie na moim newsowym Instagramie na czasie, więc prawda... tylko jak to płaci, jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić! Wybacz Oskar, napisz jeszcze raz, czytam. DRAK o 56,61 dał na Goliborde 50 zł. Dziękuję. Oj biedaku, bardzo. Widać tą twoją inteligencję, jak ty się nawet wyrażać nie potrafisz, idź tam dalej styropian chrupać. To rozumiem do Machonia, bo do... ja się też do tego łapę. Poczekaj, co jest w dupie. Dziękuję bardzo, zresztą działażne. Czy to prawda, że otwieram kebaba w Łodzi i pomyliło ci się? Ja byłem w kebabie na Uberze w Łodzi i go dostarczałem. Ale bez piwa, bez alkoholu. Wszystko legalnie. Zajcie, żeby zawsze być na bieżąco. Teraz pogadamy o MrBeastie, który ostatnio zaczął przyklejać swoje materiały z YouTube'a na Twittera. Pochwalił się, że za pierwszy reupload zarobił kilkaset tysięcy dolarów, a teraz zrobił takie krótkie podsumowanie i za 5 filmów, które tam wrzucił, zarobił ponad milion dolarów za wyświetlenia. Każdy z tych filmów na Twitterze przekroczył grubo ponad 100 milionów wyświetleń. Jimmy to skomentował, że całą kasę zainwestuje z powrotem w tworzenie lepszych materiałów. Jest to całkiem imponujący wynik, szczególnie dlatego, że wyświetlenie na X-ie... No ale on drugi raz zarobił na tych filmach. Milion dolarów. Po prostu je wstawił na jedną tą. To w sumie spoko, ty. Nie liczą się do końca tak jak na YouTubie, bo tam wystarczy, że scrollujecie, zobaczycie jakiegoś posta i już nabija mu się wyświetlenia. Tylko pytanie, na ile realistyczna jest ta kasa, a na ile jest zboostowana przez reklamy na X-ie. Elon Musk od dłuższego czasu zachęcał MrBeasta do wrzucania tych filmów. Wiele z nich nawet aktywnie komentuje. I dużo ludzi w komentarzach zarzuca, że MrBeast jest tylko napompowanym przykładem, który ma pokazać, że na X-ie też można zarobić z reklam. Na pewno spora część z was kojarzy Denisa Labrygę. Ty, ale 150 milionów te filmy miały jego na Twitterze? Jak to jest możliwe? Przecież on nawet tyle chyba wyświetleń na YouTubie nie miał. To jak to możliwe, że aż tyle ludzi w dupę? Nie wiem, wydawałoby się, że nie, że ma, nie wiem, 20 milionów. A ile ma? Aż zobaczę, ty. Mr. Beast. Pierwsze, dobra, ty. Rzeczywiście. Nawet jeden widziałem z wami chyba, albo bez. Dobra, on ma... w dupę 200 milionów wyświetleń. Jezus Maria. Ja pierdzielę, ty. Nie, no to jest powieprzone. A i kiedy będzie youtuber sędził średnią wyświetleń na film miliard? On będzie chyba najszybciej do tego, nie? 200 milionów NPC-ów. Ale czemu od razu? Ty jesteś ewenementem serio? Mimo tego, że takie poślizgi, tak ludzie tu przychodzą? No bo jakby to powiedzieć, swój do swego ciągnie, tak? Czyli ciągnie się ten... Jest to zawodnik Cloud MMA, który często prezentuje swoim zachowaniem przestrzeganie prawie... Miałem przeczytać, co Oskar pisał. Pokaż, który jest film, który jego film ma najwięcej... Aha, czekaj. Mr. Beast. Czekaj, ty. Mr. Beast? Co jest?
Aha, Mr. Beat. Czekaj, co jest? Weirdo! 600 milionów mojego najwięcej. 600. Ja pierdolę. 600 milionów. To jest... Jednego zasad ulicy. Mocno działało też w projekcie byłego wspólnika Buddy Hoze, czyli Legal Night, opartego na motoryzacji i drogich furach, ale okazało się, że nie jest zbytnio dobrym kierowcą. Jak się okazało, Denis Labryga, jedąc samochodem pod wpływem alkoholu, potrącił kobietę przechodzącą na pasach na zielonym świetle. Ofiarą była 24-letnia Laura, ale na szczęście wypadek nie był śmiertelny. Dziewczyna opisała to zdarzenie w mediach ze swojej perspektywy. Ten samochód pojawił się nagle, jak weszłam na pasy. Uderzył we mnie tak, że poczułam to na całym ciele, padła na maskę, a potem wylądowałam na ulicy. Byłam w szoku, pamiętam, że próbowałam go zatrzymać, bo zaraz potem jak mnie potrącił jego samochód, to jeszcze jechał. Potem wyszedł do mnie, jak siedziałam na chodniku i zaczął mnie prosić, żebym nie wzywała policji, bo jest dziabnięty i będzie miał problemy. Próbował mnie przykupić pieniędzmi, mówił, że zapłaci mi więcej niż dostanę z ubezpieczenia. Nie chciałam z nim rozmawiać, wszystko mnie bolało. Ciężko potwierdzić, czy wersja kobiety jest legitna, bo na potwierdzenie mamy tylko jej słowa. Ale po przyjeździe służb okazało się, że Labryga miał pół promila alkoholu we krwi. W Polsce dopuszczalna ilość to 0,2 promila we krwi i 0,1 w wydychanym powietrzu. Laura po całej sytuacji trafiła do szpitala i Ty, można być 0,2 promila i jeździć normalnie autem? Nie wiedziałem o tym nawet. To nie jest sporo? Ty, porypane. Krwi i 0,1 w wydychanym powietrzu. Laura po całej sytuacji trafiła do szpitala i podzieliła się z mediami, jakie ma obrażenia. Mam skręconą nogę i boli mnie cały kręgosłup. Jestem cała poobijana i ledwie chodzę o kulach. Wciąż ustalam miejsce. Witam, mamon, to nie mogę. Co za nik? Zdrowia, który będzie również decydować o dalszym losie Labrygi, bo na ten moment odebrano mu jedynie prawo jazdy. Jak chodzi o opinię w internecie, to oczywiście każdy rzucił się z widłami i maczetami na Labrygę. Za takie coś powinny być odbierane auta i prawo jazdy dożywotnio. Mam szczerą nadzieję, że dostanie odpowiednią karę za jazdę pod wpływem. Strasznie mnie brzydzą tego typu zachowania i nie powinny być akceptowane. Według mnie powinien być traktowany jako osoba usiłująca popełnić morderstwo. Do wampirów wyszło DLC? Z kontrą? Z tą starą gierką? To można zerknąć. I w związku z tym kara musi być adekwatna, surowa. Czy dogadałem się z mamonem na gierki? Jak to wygląda w rzeczywistości, tuż złudzeń nie mam. Pojawiły się też dosyć mocne wypowiedzi. Nie mam bana u mamona. Wyjdzie na przykład ze strony Nitrozyniaka na temat Labrygi. Mój statement jest taki, Denis Labryga jest jebanym idiotą, dolonym. Ponadto jest jeszcze... Ale co ciekawe, to od kilku dni jakiś kolega Denisa ciągle bronił go na swoim Instastory. Mówił, że media kłamią, że tak naprawdę miał mniej promili. I w ogóle to sytuacja wyglądała inaczej. To nie było tak, że Denis był na imprezie. Co jest moim druczkiem napisane na banierze? Ej, dawno nie... O Jezu, dawno nie widziałem shotów z Random Rusem. Może zobaczymy, jakieś nowe są. Pił, wsiadł samochód i pojechał. Niestety doszło do tego niefortunnego zdarzenia. Prosił, żeby czekać na statement Labrygi i pocisnął Nitrozyniaka, że nie wiedząc nic... Cześć, że Riot robi do Lola Game mod w stylu... Co? O, witam, mord w ogóle. Riot to się może w dupę pocałować. O sprawie ciśnie jego kolega. Nie sugerujcie się taką szumowiną jak Nitro, który na cudzej krzywdzie całe życie buduje sobie zasięgi i tak dalej. Jak się okazało, dostaliśmy statement od Denisa, który okazało się, że jest dosyć kontrowersyjny. Może nie tak jak statementy z basenu czy z Mercedesa Brabusa od Załęckiego, albo może był tak, nawet gorszy. Na początku Labryga zaznacza, że za nic nie... Dostałem banu RB za pisanie rzeczy Audi. Został jeszcze skazany i był przesłuchiwany w charakterze świadka. Przyznał się oczywiście do winy i opisał, jak to zdarzenie wyglądało z jego perspektywy. Dziadek, stream godziny, a ty 10 minut filmu jeszcze nie obejrzałeś. Ty rzeczywiście już godzinę stream trwa. Bez dwóch zdań sytuacja była z mojej winy, czego żałuję. Ja. Nie zachowałem szczególnej ostrożności, gdy pokazała mi się zielona strzałka na skrzyżowaniu. W tym samym momencie zielone światło również mieli piesi, co bada biegły sądowy. Co? Co on tam co gorszy? Na początku Labryga zaznacza, że za nic nie został jeszcze skazany i był przesłuchiwany w charakterze świadka. Przyznał się oczywiście do winy i opisał, jak to zdarzenie wyglądało z jego perspektywy. Bez dwóch zdań sytuacja była z mojej winy, czego żałuję. Nie zachowałem szczególnej ostrożności, gdy pokazała mi się zielona strzałka na skrzyżowaniu. W tym samym momencie zielone światło również mieli piesi, co bada biegły sądowy. Ty, on czyta, co mu prawnik napisał, Reluch? Dostaliśmy też informację, ile według Denisa
było tych promili. Co do wydychanych promili, również chcę się odnieść. Było to 0,25, które było spadkowe. Po 15 minutach w drugim badaniu wyszło, że mam 0,21, a po 15 minutach w trzecim badaniu 0,17. Według Labrygi media kłamią i nie miał pół promila, tylko 0,25 ze spadkiem. I tutaj Labryga dokładnie nam nie powiedział, czy to 0,25 było w wydychanym powietrzu, czy we krwi. No bo jak to 0,25 było w wydychanym powietrzu, to wynik mnoży się razy 2 i wtedy nam wychodzą promile, czyli pół promila. Ale największy wiekołek, jaki Labryga mógł zrobić... Aha, czyli on się kłóci o to, że nie miał promila i mówi, że było 0,25, a 0,25 oznacza, że miał pół promila. Aha. W swoim statementie. Kolejna gra jaka? No pokazywałem prawdopodobnie to i inne małe gierki. Nie tykam się żadnej dużej gier, ale słyszałem, że Hollow Knight 2 niedługo wychodzi. Już się boję. Dzięki DJ Lampka za 6 lat, witam. Kur... Nie dostaniesz kurwa żarcia. Ja już się boję. W pasywno-agresywny sposób stwierdził, że zaatakuje panią Laurę. Przykro mi, że tak się stało, ale jestem zdziwiony, że dzień później, po zdarzeniu, zamiast odpoczywać, lata pani pomedek i mnie oczernia, głosząc nieprawdę w paru kwestiach. Tutaj wystarczyło po prostu zdementować, że nikogo nie próbował przekupić i został na miejscu zdarzenia. No, później też rozjaśnił okoliczności zażywania alkoholu i podobno dzień wcześniej miał popijać wódeczkę ze swoją rodziną. Jak wstał następnego dnia, to czuł się okej, dlatego wsiadł za kółko. Ja na koniec chyba najgorsze, co Denis mógł zrobić, czyli prawilne pociśnięcie nitrozeniaka, który dzień wcześniej nawyzywał go od śmieci i kurw za całe zdarzenie. A tobie się w dupie czasami pomieszało? Co ty się tam napinasz jak blendyka na żuku, nie znając drugiej strony medalu? Podobnie zresztą jak reszta internetu, ale Denis zamiast to po prostu zignorować, to zapowiedział, że jak go spotka, to kulturalnie rozprawi się z nim. Chłopie, cię spotkam, wyłapiesz listwę i się zakończy twoje napinanie przed komputerkiem ze szlugą w mordzie. Kiepie. Kurde, no miał na to kilka dni i naprawdę można było skleić lepsze oświadczenie. Myślicie, że prawnik to też mu kazał powiedzieć? Czy prawnik oglądając coś lekko za głowę złapał? Jeszcze jego teksty typu trudno stało się. No trudno, zdarza się. Odbiór ludzi w większości jest negatywny, szczególnie, że w swoim oświadczeniu próbuje pouczać poszkodowaną kobietę, kiedy sam prowadził na Jego prawnik to nitro, a czy nitro mu cisty już, nawet jego prawnik nie daje rady z nim. No i teraz nie jest w najlepszej pozycji do odpowiadania na czyjeś ataki. Teraz pogadamy o absurdalnych zarzutach w stronę Freeza, bo ludzie na TikToku mają... Kiedy będzie Detroit, kiedy będzie Mahonio. Na razie obejrzmy ten filmik do końca. Taki. Teraz pogadamy o absurdalnych zarzutach w stronę Freeza, bo ludzie na TikToku mają problem do mrożona za obserwowanie OnlyFansiar, gwiazd filmów dla dorosłych i zagranicznych influencerek. I tak, content tych pań to zwykle kręcenie dupą, by nabić więcej subskrybentów na swoją niebieską platformę. Ale dlaczego ktoś jest skarcony za obserwowanie takiego contentu? Ale w sensie, nie wiem, naprawdę niektórym tak się nudzi w życiu. Jak argument TikTokerki mówią, że przecież Freeze ma dziecko, żonę Verso. Ma narzeczoną i dziecko. I nie ma prawa ich obserwować, ma zakaz odgórny. Jedna zrobiła dosłownie odcinek. Bo nie rozumiem. O co jest ma dziecko, żonę Verso. Ma narzeczoną i dziecko. I nie ma prawa ich obserwować, ma zakaz odgórny. Jedna zrobiła dosłownie odcinek. Że Freeze OFA ogląda i jest drama o to? O tym, że Mrożon ją zaobserwował i analizę, czy jest to wobec Verso okej. Jestem ciekawa, co Verso o tym myśli. I ta pani uważa, że Freeze wysyła sygnał do dziewczyny, bo dał jej obserwację. Freeze, obserwując tego typu dziewczynę, wysyła jej automatycznie sygnał tą obserwacją. Hej, podobasz mi się i widzi to jego rodzina, znajomi, cały internet. Jak wskazują komentarze, to po pierwszych TikTokach na ten temat Mrożon podjął działanie i pod presją ludzi odobserwował ponad połowę tych dziewczyn. Dużo osób oczywiście nie podchodzi do tego na poważnie. Większość stwierdza, że sprawa jest wyolbrzymiona i wytykają niedojrzałe zachowania. Niezła odklejka, co ci obchodzi, jaką mają relację. Można by oglądać, ale ja już obejrzałem te dwa sezony. Nie wiem, kiedy będzie trzeci. Jakie granice? Skoro dla ciebie spojrzenie na inne osoby jest tak postrzegane, to chyba według twojej logiki masz do to już zdrada. I nic, tylko się rozstawać. Teraz mam... Dzięki, Xavier, za 14 lat. Witam. Kiedy ja OF założę? Ty! A o co ta drama, bo nic nie zrozumiałem. Dziadek już się ogarnia. Tyle przerw i już nic nie ogarniam. Których smutne, a dla innych świetne wiadomości. Mroczek, bo Werdenga ogłosił, że odchodzi bądź robi sobie dłuższą przerwę od internetu. Sylwester już wielokrotnie po wybuchu Pandory sygnalizował, że jest tym całym światem wymęczony i chciałby sobie zrobić przerwę. Powiem wam, że ja sobie się wczoraj tak zastanawiałem. No? Że może jeszcze ten rok,
może trochę przyszłego. A to kiedy on to gadał? Dzięki go za 13 lat. I sobie tak kminienie, czy sobie jakoś tam nie odejść w cień. Materiał, który wypuścił przedwczoraj, mówi, że ostatni raz, kiedy czuł się spokojny i szczęśliwy, był wtedy, kiedy przebywał z dala od internetu. Kiedy szukam w głowie lat i momentów, kiedy byłem w pełni spokojny i szczęśliwy, to okazuje się, że przypadają one Kimper dokładnie na okres, Izaka, kiedy teraz? Byłem zdystansowany od życia w sieci. A teraz uważa, że chce udać się w życiu w innym kierunku. I zwrócić uwagę na inne obszary swojego życia, wspomina coś o domu, rodzinie. Cześć, to, że przez to, że się tyle nie odpalałeś, teraz mam cię na sendo, że zdechałam ustawione według propozycji, ale co to znaczy, łachunia? Ja nie ogarniam tego, weź mi to wytłumacz. Dzięki Nilac, dziadek, ja już jeden wieczór płakałem w poduszkę przez ciebie, już u księdza byłem, żebym mszę za ciebie odprawił. Dziękuję bardzo, dziękuję za mszę w moim imieniu, w intencji, czy nie, w intencji się mówi. I dzieciach. Domek w środku dzięki lasu. Walker, za 8 lat, dzięki bardzo. Podróże, rodzina i dzieci. Nie powiedział w tym filmie jednoznacznie, że dzieci? Na zawsze odchodzi z internetu. Sam stwierdza, że nie wie jeszcze kiedy i czy w ogóle powróci, witam, ale na pewno nie jest to takie definitywne pożegnanie się, że jest to koniec i już nie wróci. Większość komentarzy jest pozytywnych, wiele ludzi... Jak on pewnie się odpali z dupy na Twitchu, tak jak ja, i będzie siedział i grał w LoL'a i na tym rowerku nogami ruszał, żeby nie powiedzieć inaczej. Wiesz o tym? Dostrzega, że Wardęga był i będzie się kłócił z widzami dalej. Ogromną częścią polskiego internetu. Jest to na pewno koniec jakiegoś rozdziału. I to prawda, historia Wardęgi jest dosyć bujna. Zaczął od pranków, które przebiły polski YouTube za granicę. Potem zniknął i wrócił działać w świecie komentarzy. Ludzie też zwracają... 2-3 streamy i 3 tygodnie po ślizgu jak zawsze. Krycha XN. Ty w dupę... Co ty palancie w dupę pieprzysz? Już bez ogródek do ciebie mówię. 2-3 streamy, 3 tygodnie po ślizgu. Co ty chłopcze w dupę wyskrobałeś z tych brudnych pazurów na klawiaturze? Jak to płaci? Jestem Żydem. Odpowiedz mi. Jamal łowca rowerów dał na Golibordę 5 zł. Dzięki. To na next. Cienki. Zwróciłem uwagę, że od dłuższego czasu było widać, że jest trochę zagubiony i dobrze mu to zrobi. Wiadomo, chyba, szczególnie na Twitterze nie brakuje to. Opinii pokroju i dobrze, niech spada. Ludzie też uważają, że wielu innych twórców powinno wziąć od niego przykład. Co zauważyłem i wygląda to bardzo żałośnie, to wiele osób teraz nagle zaczęło strzelać Wardęgę, bo wiadomo, łatwy cel, nie odpowie. Niektórzy łapią się wszystkiego, żeby sprzedać książkę, której nikt nie chce kupić. Mroszy świat influencerów. Nie mogę kupić. Przewija się też teoria, że wow, pamiętacie jak Stu odszedł z internetu? Miał wtedy coś dobro, na sobie. Dobro, tato, wyszło DLC? O, to musimy zarobić. Więc Wardęga też musi mieć. Brzmi to absurdalnie, jedyny brud, o który ciągle dociskany jest Wardęga, to ten Boobsman. Wątpię, że cokolwiek innego wymyśli druga strona, chyba że zaczną recyklingować zarzuty, które ja... Ale to ile muszę streamować, żeby to naprawić? Odpowiedz mi. Podczas naszej wielomiesięcznej... Dobrze wróciłeś, bo wpadłem w alkoholizm i to mnie powaliło, że zacząłem grać w ligę. Oj, przestań już. Gramy. Ja trochę miałem kontaktu z Wardęgą przez ostatnie pół roku i prywatnie puszczał dosłownie takie same sygnały i wielokrotnie mówił mi o odejściu w cień, ale nie wierzę, że odszedłby bez fajerwerek. Tak według mnie nie będzie wyglądać jego odejście z internetu. I aktualną przerwę ja bym raczej interpretował jako takie ładowanie many. Many, którą prędzej czy później przypierdoli w łeb tym, którym na ten moment odpuścił. To jest moja teoria, a jak wy uważacie, to napiszcie w komentarzach i subskrybujcie kanał, by być na czasie. Ogólnie przykro mi trochę, że na ten moment zostałem sam w tym szambie, ale razem damy radę, widzowie. Czyli co, Wardęga sobie poszedł. I co? A to już nie prowadzi tego Goats i tak dalej? Ja nie wiem, co się działo przez parę dni, co mnie nie było, ale chłopie, Wardęga odchodzi. Ludzie nagrywać zaczęli na niego filmy, bo klasycznie jak nie odpowie, to trzeba nagrać. Czekaj, żadnej awantury na razie. Słyszę strzek! Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek! Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę.